Sprawa turowa wróciła. Jest nieoczekiwany poszkodowany tak Bruksela urządliła nas za Turów. Kary trzeba płacić albo ściągnąć. Komisja Europejska dokonała potrąceń w związku nieopłaconymi karami za działalność dolnośląskiej kopalni. Nieoczekiwanie jednym z poszkodowanych jest województwo kujawsko-pomorskie. Jak podało Ministerstwo Finansów MF w odpowiedzi na pytania BGP zadane niemal miesiąc temu. Pierwsza transza należnych kar wraz z odsetkami w kwocie nieco ponad 15 milionów euro potrącona została z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Drugą transzę nieopłaconych kar, również trochę ponad 15 milionów euro wraz z odsetkami, Keść ciągnęła z Regionalnego Programu Operacyjnego RUPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O ile ściąganie pieniędzy z Krajowego Programu Operacyjnego może nie dziwić, o tyle dokonywanie tego z opowojewództwa, na terenie którego spona kopalnia nawet nie leży, już tak. Nasz rozmówca znający kontekst sprawy twierdzi, że region po prostu miał pecha. W czasie gdy komisja rozglądała się za pozycjami, w których mogłaby dokonać potrąceń, region ten złożył spory wniosek o płatności dla beneficjentów za zrealizowane projekty. Był pierwszy w kolejności w ramach bieżących rozliczeń między Brukselą a Polską, więc komisja zadziałała niejako z automatu, zwłaszcza widząc, że wszystkich potrąceń w ramach drugiej transzy może dokonać w jednym miejscu, zamiast w kilku czy kilkunastu, twierdzi rozmówca, DGP. Równie dobrze takim pechowcem mogłoby być każde inne województwo, które w tym czasie złożyłoby podobny wniosek o płatności, dodaje. Kary w wysokości 0,5 milionów euro dziennie były naliczane w okresie od 20 września 2021 roku do 3 lutego 2022 roku. Za to, że polski rząd wbrew zaleceniu Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska tak środek tymczasowy nie wstrzymał działalności kopalni węgla brunatnego w Trowie do czasu rozpoznania przez skargi Czech. Ostatecznie nastąpiło podpisanie porozumienia z Czechami, na mocy którego sprawa przed TSUE stała się niebyłą, a licznik kar przestał bić. Mimo to Komisja Europejska stoi na stanowisku, że wcześniej naliczone kary należy wyegzekwować wraz z odsetkami mowa o kwocie ok. 70 milionów euro, których Polska nie chce płacić i dąży do ich anulowania. O tym, że dokona potrądzenia, informowała jeszcze w lutym bieżący rok Dwie transze dotyczą okresów od 20 września do 19 października 2021 rok oraz od 20 października do 18 listopada 2021 rok. W ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój ponad 5 miliardów euro w perspektywie 2014-2020, z którego ściągnięto pierwszą transzę. Są realizowane tak zwane Nienkie projekty dotyczące np. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, spraw społecznych czy edukacyjnych. Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w latach 2014-2020, dzięki programowi ponad 210 tysięcy osób podwyższyło swoje kompetencje zawodowe. Ponad 58 tysięcy studentów uczestniczyło w stażach, a prawie 85 tysięcy. Osób do 30. Roku życia założyło działalność gospodarczą z kolei narpo województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczono kwotę przekraczającą 2,2 miliardów euro. Pieniądze te pomagają m.in. wzmacniać konkurencyjność i innowacyjność całego regionu, czy wspierać efektywność energetyczną. Czy potrącenia są w takim razie groźne dla beneficjentów? Zdaniem profesor. Artura Nowaka-Efejarej, byłego wiceszefa MSZ i specjalisty od prawa europejskiego, nie będą. Państwo musi zapewnić finansowanie projektów, bo w naszym prawie umowa jest zawierana między beneficjentem a rządem, który jest pośrednikiem w przekazywaniu unijnych środków, wskazuje profesor Artur Nowak-Far. I faktycznie, zarówno urzędnicy z województwa. Kujawsko-Pomorskiego, jak i ZMF przekonują, że to tylko chwilowe perturbacje. Anna Sąsiadek Huchra, dyrektor Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, potwierdza, że władze regionu zostały poinformowane przez MF o potrąceniu dokonanym przez Brukselę. Jednocześnie ministerstwo zapewniło, że zaistniała sytuacja nie będzie miała wpływu na dokonywane płatności dla beneficjentów naszego RPO, co jest zgodne z zapisami aneksu nr 1 z 5 sierpnia 2015 rok Do kontraktu terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego, dodaje nasza rozmówczyni. Nasi rozmówcy z MF dodają, że w praktyce chodzi o pokrycie uszczupleń dokonanych przez K w programach pieniędzmi z budżetu państwa. Gdzie K może szukać kolejnych okazji do potrąceń? Wszystko będzie zależeć od tego, kiedy komisja zdecyduje się ściągnąć należności i jakie wnioski o płatności będą wówczas złożone. Jak słyszymy, może to dotknąć na przykład W politykę rolną MF przekonuje, że mimo twardej postawy K w sprawie ściągania należnych kar warto było sprzeciwić się wyłączeniu kopalni w Turowie. Zwracamy uwagę, że polsko-czeskie negocjacje dotyczące Turowa zakończyły się podpisaniem porozumienia, dzięki któremu zostanie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podtrzymanie wydobycia węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża turów pozwala na funkcjonowanie elektrowni, która zabezpiecza do 7% zapotrzebowania na energię elektryczną. Działania polskiego rządu w tej sprawie były prowadzone zgodnie z interesem społecznym miejsca pracy, stabilność gospodarcza regionu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przekonuje resort w odpowiedzi dla DGP. Polska kontynuuje negocjacje z Brukselą w sprawie umorzenia kar to może być sygnał ze strony K, że w rozmowach o anulowanie kar nie będzie łatwo, bo inaczej się rozmawia, gdy potrącenie dopiero ma nastąpić, a inaczej, gdy już nastąpiło, zwraca uwagę profesor Artur Nowakwar. Autorzy Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki.